modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy. To będą zakupy z second handów, ale też zakupy z Vinted. Zobaczycie ekokosmetyki, jakie kupiłam na Vinted. Zobaczycie też różne gadżety dzisiaj, bo to będzie taki trochę nietypowy haul lumpeksowy. Także serdecznie zapraszam i oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. Pomóżcie mi, bardzo Was proszę, rozszerzyć zasięgi tego kanału. No i o polubienie na filmiku. Kochani, tymczasem oczywiście też zapraszam Was na moje inne media społecznościowe, na Instagrama, na Facebooka. Mam też grupę na Facebooku Moda Ekokreatywna. I kochani, na końcu filmiku będzie oczywiście rozdanie z Kikaboni, czyli wylosuję, zobaczycie, kto wygrał z tych, co się zgłosili, te kosmetyki Kikaboni. Oczywiście później jeszcze firma Kikaboni zweryfikuje zwycięzców i dopiero będę się mogła z Wami skontaktować i napiszę Wam w komentarzach, czy jest to potwierdzone, czy firma już potwierdziła i będę mogła wtedy z Wami się skontaktować i wysłać Wam nagrody. Kochani, po haulu lumpeksowym pokażę jeszcze Wam trochę przebitek z update mojego domu. Trochę się tam pozmieniało, świąteczne porządki, poświąteczne porządki już przeszły i dla osób, które mnie tam prosiły, z nowych moich widzów, pokażę taki szybki tur po dołu mojego domu. Także zapraszam już na filmik. No i moi drodzy, dzisiejszy haul, tak jak mówię, jest dosyć nietypowy, bo tak naprawdę mam dzisiaj tylko jeden ciuch i to jest ten ciuch, który mam na sobie, sweter kupiony za grosze dosłownie, ale jest świetny. Słuchajcie, to jest American Vintage firma, ma fajny skład, już Wam mówię jaki, XSKSK, tylko on jest taki oversize. Słuchajcie, 70% angora, 30% nylon. No i zobaczcie, to jest taki nietoperzowy sweter, cieniutki, ale bardzo, bardzo miły. Ma świetny kolor. Zobaczcie sobie tutaj do... Być może się uda uchwycić ten kolor tak dobrze. Świetne takie rękawy właśnie nietoperzowe. W ogóle jest taki oversize, luźny. Jest bardzo, bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. W ogóle kolor też mnie zachwyca. Uwielbiam taki rodzaj fioletu. No i ten sweter pasuje mi też do wielu rzeczy. Między innymi do tych spodni, których dzisiaj mnie widzicie. Dzisiaj taka ciepła, domowa stylowa, ale też jest bardzo na luzie. Jest bardzo taka może też młodzieżowa, powiedziałabym, bo wszystko jest luźne, a wiecie, dzisiaj siedzę w domu i też jestem jeszcze trochę chora, więc ciepło, wszystkie warstwy, tutaj golfy i wiecie, i swetry i tak dalej. Dlatego tak to wygląda dosyć obszernie, wiecie, różne luźne warstwy. Ale zobaczcie, ten sam sweter mierzę Wam tutaj do tych spodni takich eleganckich z jedwabno-wiskozowego weluru od Minuet, które pokazywałam w niedawnym holu z zakupów, wiecie, tam gdzie był ten sklep charytatywny. No i jestem bardzo zadowolona z tego swetra i będzie mi do wielu rzeczy też pasował. Bardzo, bardzo fajny w dotyku, świetny skład i on chyba kosztował, z tego co pamiętam, 5 zł. To było naprawdę jakieś takie minimalne pieniądze. Także dzisiaj oprócz tego swetra pokażę Wam jeszcze czapkę, którą świetną kupiłam. I ta czapka kosztowała mnie też coś, jakieś grosze, 2 zł czy coś takiego. No w każdym razie naprawdę, naprawdę tanie. Już nie pamiętam do końca, ale to było, może to było 5 zł. Wiecie, coś w tych granicach. W każdym razie niedrogo. Jest mega, zobaczcie, jest taka milusia. I to jest czapka z wełną, bo ja bardzo na to zwracam uwagę, jak wiecie. Szczególnie jak to jest czapka, których nie znoszę, ale no czasem trzeba iść na wycieczkę czy gdzieś, no i ta czapka jest konieczna. 55% alpaka, 25% poliamid i 20% wełna z merynosów, czyli tutaj mamy w sumie 75% wełny w tej czapce. No i zobaczcie, jestem tam w takiej stylóweczce z takim mięciutkim swetrem, no i w tej czapce. Właśnie ten taki mój duży, duży sweter z H&M-u, z baby alpaką. Ma bardzo fajny też taki znaczek nowoczesny tutaj ta czapka. Zobaczcie, tutaj może z bliska się uda zobaczyć. No i w ogóle jest mega, bardzo mi się podoba i mam też taki szalik niedawno, który Wam pokazywałam, kremowy, ale zapomniałam go tutaj wziąć, bo ten sweter ma już taki duży golf, że nie czułam potrzeby jeszcze szalika dodatkowo. No i jest naprawdę, naprawdę super za niewielkie pieniądze. Kolejna rzecz jakby do kompletu, ale już jej nie włożyłam tutaj, to są takie rękawiczki, nowiutkie rękawiczki z F&F, zobaczcie. Od tego opakowania rozerwałam je, bo chciałam je przymierzyć. Kosztowały mnie te rękawiczki
tutaj jest cena 25 zł, ale one chyba tyle nie kosztowały, z tego co pamiętam. Coś koło 20 zł, ale byłam na kupnie szarych rękawiczek w ogóle, więc super, pokażę Wam jak to wygląda, bo nie będę robić stylówki celowo do rękawiczek, ale zobaczycie, na pewno je w stylówkach, bo ja mam dużo szarych rzeczy. Idealna długość palców i to jest taki zamsz gruby. One są w środku ocieplane dodatkowo takim polarkiem cienkim, ale bardzo fajne są. Śliczny kolor, taki właśnie szary, taki gołąbkowy. Do wielu rzeczy będzie mi pasował, więc jestem bardzo zadowolona też z tego zakupu, bo w zasadzie to były nowe rękawiczki, mogłam je kupić w sklepie, ale lepiej kupić je w Lumpeksie, zawsze trochę taniej. No i satysfakcja, że upolowałam je właśnie w Lumpie i zobaczcie, są absolutnie bez skazy te rękawiczki, nowiusieńkie, także jestem też bardzo z nich zadowolona. Kochani, teraz przejdziemy do butów. No i kupiłam za 5 zł właśnie na wyprzedaży w tym sklepie Mishmash w Topczycach, który też pokazywałam w jednym filmiku. Przepiękne kozaki, zobaczcie. Naprawdę są idealne, w idealnym stanie. Mają bardzo fajny obcasik, taki nie za duży. Trochę, już są troszkę podwyższone, więc też noga się już trochę lepiej układa. W sensie, wiecie, do różnych jakichś tam spódnic, na przykład krótkich, to już lepiej wygląda. Bardzo zgrabne i zobaczcie, jak to jest fajnie wykonane. Tutaj są takie bardzo ładne szycia na tych butach. To jest, słuchajcie, marka Billy B, 37 rozmiar. Naprawdę to są nowe buty, ekstra, ekstra fajne. One nie są ocieplane, ale mają podwójną skórę. Na zewnątrz jest skóra i w środku też są wyszyte skórą. I zobaczcie, jak w nich wyglądam właśnie do tamtego ubrania, do tego swetra i do tych leginsów skóropodobnych, takich zamszopodobnych. Bardzo jestem zadowolona, one są idealne na mnie, trochę mi się je przy wkładaniu mam trochę problem, nie tyle problem, co po prostu są bardzo wąskie w tym miejscu i trzeba trochę tak naciągać przy wkładaniu, ale nie są ani trochę za małe, są po prostu rozmiarowo perfekcyjne, nowiutkie, no i tadam, 5 zł, nowe skórzane buty, oszczędziłam kilka stówek, także szukajcie, bo nowe buty też można kupić w Lumpeksie, czasem komuś coś nie spasuje, są minimalnie za małe, za duże, niewygodne, a na mnie są mega. Także tadam, jestem bardzo zadowolona z tych butów i już w nich chodziłam, także się sprawdzają. Kolejna rzecz, też za 5 zł, z tego samego sklepu, to kochani, takie designerskie buty męskie. Kupiłam je z myślą o sprzedaniu, bo na nikogo z moich ani bliskich, ani znajomych nie są dobre. Wcześniej były wycenione na 6 dych i to jest, kochani, Kurt Geiger, 43 rozmiar. Jeżeli chcielibyście kupić te buty, to będą u mnie na Vinted. Zobaczcie, jakie piękne są. Zrobię Wam też zdjęcia, bo to są tak ładne, że szkoda byłoby nie zobaczyć detali. One są z takiego z takim rypsowym obszyciem z aksamitu i mają takie jakby sokoły, ptaki tutaj. Oczywiście mam już ataki kaszlu, bardzo Was przepraszam, nie mogę za długo mówić, będę się streszczać. Przepiękne te buty, no i właśnie kupiłam je z myślą o tym, że szkoda byłoby, żeby gdzieś wylądowały na wysypisku, bo są naprawdę designerskie, piękne, eleganckie, do jakiegoś ekstrawaganckiego stroju będą na pewno po prostu świetne. Także jestem bardzo zadowolona, że mi się udało takie coś upolować. I tak jak mówię, będą na moim Vinted. No i teraz najbardziej kontrowersyjna chyba rzecz z dzisiejszego hola. Kochani, kupiłam ostatnio w Kameleonie w Wieliczce wór miśków. Tak, dobrze słyszycie? Cały worek miśków po złotówce za sztukę. Wiecie co? Przecudowne są te miśki. Już Wam pokazuję. Są dwa rodzaje tych miśków. Jest ich koło 30. 30 chyba dwa. Było 33, ale mojej przyjaciółce dałam 2. I zobaczcie, coś takiego. Zrobię Wam też zdjęcia. Takie malutkie misie, ręcznie chyba szyte, tak mi się wydaje. I mają tutaj takie guziczki i ruchome nóżki i rączki. I kupiłam je, wiecie, bo ja też robię nagrody na różne konkursy szkolne. Pomyślałam sobie też, że byłyby to świetne ozdoby na choinkę, można by co wykonać, mogłabym je nawet sprzedać, gdyby je jakoś fajnie ozdobić. No i jeszcze inny pomysł jest taki, że mogę je ozdobić z dziećmi na plastyce, ale zastanawiam się, bo one są tak fajne, że troszkę szkoda byłoby mi ich, może nie szkoda, bo to jest naprawdę fajne, jak dzieci się bawią i robią coś swojego i potem mają z tego frajdę, ale zastanawiam się jeszcze, czy właśnie poświęcić je na plastykę, żeby dzieci je sobie udekorowały i miały po prostu
dla siebie, a może zrobię jakiś konkurs, po którym dzieci właśnie będą dla siebie samych dekorować te misie. Zobaczymy. Albo właśnie zrobię z nich ozdoby na choinkę i później będę miała jako takie prezenty customized w stylu różnych osób. Moi drodzy, ostatnie dwie rzeczy. Kolega z teatru prosił mnie, żebym szukała mu nowych koszulek z wełny, z merynosa, takich sportowych. No i udało się. To Wam pokazuję, bo jest naprawdę fajna, nowiutka koszulka, 100% wełny merynosa. To jest taka sportowa koszulka, którą właśnie można do różnych, sportowa, więc można do różnych sportów używać, na przykład do biegania, jazdy na rowerze. W każdym razie człowiek się w tym nie poci, to wchłania wilgoć, oddycha, no i jest mega, mega ciepłe, no bo wiecie, to jest po prostu odzież sportowa, systemowa. Kosztowała ta koszulka, już teraz nie pamiętam, ale kosztowała mnie kilka złotych. Kilka razy mi się zdarzyło właśnie poszukiwać takiej koszulki specjalnie dla niego, więc i tak jest jakoś, jakieś 10 razy tańsza niż w sklepie nowa. No i jest właściwie nowa, bo to jest naprawdę koszulka w zasadzie tylko tyle, że z odciętą metką. Ona jeszcze nie była ani razu prana, to nawet widać i czuć w zapachu. Super zdobycz. Kochani, coś do domu, czyli aksamitna duża poszewka w przepięknym turkusowym kolorze. Jak zaraz zobaczycie, jeśli nie widzieliście mojego domu, to będzie mi idealnie pasować do sypialni. Muszę kupić tylko wkład, czyli taką dużą poduszkę do środka. Być może w lecie będzie też na tarasie, na tej mojej, wiecie, studio letnim. Być może będzie leżała, bo jest naprawdę w cudownym kolorze. Bardzo lubię taki turkus. No i aksamit naturalny, to jest bawełniany aksamit, jest świetny. Kochani, no to są moje takie zdobycze tym razem, lumpeksowe. Ciekawa jestem, jak Wam się to podoba wszystko. Co myślicie o kupieniu worka miśków? Kochani, teraz pokażę Wam przebitkę z łazienki, gdzie zobaczycie, co kupiłam na Vinted. Kupuję na Vinted, wiecie, bo też można oszczędzić. Czasem kosmetyk jest w ogóle nieużywany, ktoś go odsprzedaje i można go dużo taniej kupić. To jest super pomysł, nie tylko używamy rzeczy, które już ktoś raz kupił, ale też oszczędzamy, czyli takie eko w dwóch znaczeniach, ekonomicznie i ekologicznie. Kupiłam sobie takie cienie poczwórne, cień poskreślający do powiek. To jest taki, właśnie taki poczwórny cień. Pokażę Wam zaraz efekt pomalowania. No to co dzisiaj mam, ten makijaż próbowałam właśnie tak na szybko wykonać, więc to nie jest jakiś perfekcyjny makijaż, przemyślany bardzo. Tak wycieniować chciałam trochę oczy. Chciałam taki zestaw, to są ekocienie Botanika i kupiłam je tylko za dyszkę na Vinted. I mają fajne odcienie, bo ten jest taki perłowo-kremowy z takim fajnym pobłyskiem do kącików oczu. Ten jest fajny, już taki podobny mam, ale jeżeli jest w zestawie, no to spoko. Taki copper, taki miedziany, błyszczący i te matowe, jaśniejszy i ciemniejszy brąz. Mam nadzieję, że to się sprawi. Trochę się osypuje, szczególnie ten matowy brąz się osypuje, no ale to będę próbować to pudrem ratować przy malowaniu się. Ale jest w porządku, naprawdę. No i kupiłam sobie jeszcze super zestaw. Pokażę Wam tam przebitki. Cień, ten tusz ZAO, który kosztuje prawie 100 za 30 zł razem z pędzlem Kabuki, który też jest wcale nie tani. I to jest taki brąz. O, tutaj widać. Pomalowałam się dzisiaj nim. Chciałam taki właśnie cień, który będzie. Chciałam taki właśnie tusz, który będzie taki bardzo, bardzo naturalny na co dzień. Nie będzie się aż tak wybijał. Jak robię taki, wiecie, makijaż prawie że no make-up, no to fajnie wygląda brązowy tusz, bo jest ciemniejszy niż moje naturalne rzęsy, ale nie jest taki bardzo czarny i wygląda po prostu tak na co dzień bardzo naturalnie. No i będę sobie wymieniać wkłady, bo te tusze ZAO są, mają taką fajne te opakowania. Już pokazywałam Wam tą paletkę moją, już Wam pokażę. Ale w środku ten wkład można wymieniać i wtedy już kupujemy tylko wkład. Jest trochę taniej, fajne, bardzo ładne jest to opakowanie bambusowe, mega mi się podoba. No i to jest taki kolor, taki trochę ciepły brąz, ale fajny dosyć. Dobra szczoteczka, całkiem fajnie rozprowadza, ale daje bardzo naturalny efekt. To nie jest absolutnie żaden coś, co się nada na wieczór, to nie jest jakieś spektakularne, tylko tak naturalnie po prostu podkreśla rzęsy. No i moi drodzy, jeszcze zanim przejdziemy do losowania, to chcę Wam pokazać tą przebitkę, czyli taką nagrywkę z mojego domu, z łazienki, z sypialni, z salonu. Zapraszam. To kochani, łazienka.
Pokazuję Wam to od wejścia. Tą półeczkę kupiłam kiedyś w Lumpeksie, jest superowa, w stylu takim prowansalskim. No i tu mam takie klateczki powieszone, w których pierwotnie miałam żywe paprotki i rośliny, ale niestety jest tu tak ciemno, że nie przetrwały. Niby blisko okna, ale praktycznie nie dociera światło tutaj, tylko do tych liści najbliższych. Więc po prostu takie sztuczne bluszczyki, też kupione w Lumpeksie. Wszystko mam tutaj tak trochę podobierane. To jest szafeczka na papier toaletowy. Jest też taka słodka, zamówiłam ją kiedyś z internetu. No i oczywiście tam w środku też mam ekopapier toaletowy. Tutaj na parapecie mam też takie skrzyneczki na kosmetyki. To są moje kosmetyki. Tutaj są Wiktora. Moja jeszcze ozdoba świąteczna, którą jeszcze nadal wisi. No i zobaczcie, tutaj mam przerobione z takiej deski ozdobnej starej. Prawdopodobnie to jest jakaś deska z łóżka. Zrobiłam sobie taki wieszaczek. Przywierciłam takie zabytkowe haczyki przedwojenne, które gdzieś tam miałam po babci, czy już nie pamiętam nawet. No i zrobiłam sobie na wieszak taki na ręczniki. A tutaj zupełnie nowy nabytek. Kupiłam ostatnio z mamą, jak byłam w Lumpeksie, za jakieś chyba 15 zł to kosztuje. Nie, mniej. Czekajcie, chyba to było przecenione z 15 na jakieś 8 zł, coś takiego. Patrzcie, superowy, taki kuty z drewna. Prawdopodobnie jest jakieś indonezyjskie albo hinduskie, ale naprawdę świetny, w takim stylu, który mi tu idealnie pasuje. Wieszak. Trochę się rusza, bo jeszcze muszę go taśmą dwustronną od spodu przypocować. Ale jest mega i tu właśnie super idealnie się będzie sprawdzał na ręczniki takie tutaj do kąpieli. Wiecie, jak się bierze kąpiel, że sobie coś wieszasz pod ręką i ten ręcznik tutaj już było trochę za daleko. A tu będzie idealnie, że właśnie można sobie ten ręczniczek zawiesić. No ja tutaj mam dużo rzeczy też z drugiej ręki. Oczywiście łazienka była nowa, robiona nie, całkiem niedawno, jakieś 4 lata temu. Te akcesoria są w większości z drugiej ręki. Na przykład ten koszyczek też jest z drugiej ręki. Ten kupiłam nowy, bo chciałam taki większy tutaj, żeby pasował kolorystycznie. I ta szafka, która mi tu służy jako szafka łazienkowa, ona, ją zrobiłam w takim stylu właśnie, wiecie, rustykalnym, przecieranym. Ona była brązowa. Tutaj można w środku zobaczyć. To wszystko było w takim kolorze, w kolorze takiego czekoladowego brązu. Nie wiem, jak to rozjaśnić, żebyście to widzieli. O, tutaj może widać. Taki ciemny brąz. No a ja to pomalowałam tak, żeby mi to pasowało tu i przerobiłam ją. Poprosiłam pana, który tutaj się zajmował robieniem tej łazienki, żeby po prostu przerobił ją na szafkę pod umywarkę i ona się ekstra sprawdza, bo zobaczcie, ona ma taki kształt tutaj idealny, taki właśnie jak te kafelki, które sobie wymyśliłam w takim kształcie, to jest taki marmur, taka mozaika marmurowa, wymyśliłam, że to będzie właśnie tak sobie tutaj szło, takim opływowym kształtem wokół wanny, umywalki i no i właśnie ta szafka tutaj mi tymi miękkimi swoimi takimi formami mega pasuje, bo ja się strasznie o wszystko obijam, jestem bardzo szybka i stwierdziłam, że dla mnie muszą meble łazienkowe w tak małej przestrzeni mieć takie właśnie opływowe kształty. No i umywalkę zamówiłam jakby rozmiarowo do tej szafki. Widzicie, ja tutaj musiałam, na przykład ta szafka jest skrócona, musiałam sobie to przerobić i skrócić tą szufladę, żeby tam te wszystkie rury się, wiecie, mieściły. No tutaj jest jeszcze bardziej przerobiona, sama przerabiałam tą szufladę, żeby się, tutaj jest takie coś, bo tam znowu to kolanko jest i to się musi wsuwać jakby w to kolanko. Reszta szuflady jest całkiem unikowa, reszta już jest normalna. A i tutaj mam nowości, lustro z IKEA, które też pomalowałam na taki biały przecierany, żeby pasowało do reszty wystroju. O, i tu mam nowość. Pokazywałam już tą nowość przy okazji filmiku z tym masłem Kika Boni, z tymi kosmetykami Kika Boni.
To jest taka mydelniczka, którą wykonał mój przyjaciel już dawno, dawno, ale nie mogłam się zabrać za powieszenie jej. No i teraz, a tu jakaś plama jest. No i teraz ją przywiesiłam właśnie tutaj, żeby mogła być i do wanny trochę, i do umywalki. Może być na szczotkę, na jakiś peeling, na mydło, cokolwiek jest nam pod ręką potrzebne. Wygląda super według mnie, taka trochę rzeźba artystyczna. No to są moje nowości w łazience. Dla tych, którzy nie widzieli, moja sypialnia. Tak wygląda sypialnia. To jest malutki pokój, ale jest fajny. Czekajcie, może trochę mi się uda rozjaśnić, bo jest ciemnawo w tym świetle, a nie będę specjalnie przynosić tu lamp. Szafa wbudowana, którą już widzieliście w filmiku o czyszczeniu szafy. Tam jest toaletka po mojej babci. Kocham tą toaletkę. Tutaj mam taką malutką szufladkę i tam są kosmetyki, takie mniej używane. Ona jest super, naprawdę. Tutaj mam moje kosmetyki, moje kasetki na biżuterię. Wam jeszcze pokażę z tyłu. Jak się zamknie drzwi, to tutaj mam też z lumpeksu, taki wieszak piękny, metalowy, z ceramiką. No i na tym mam jedwabny szlafrok, taki podręczny. On tutaj w sumie zdobi, bo to jest taki kącik azjatycki, zobaczcie. Ten szlafrok razem z tym obrazem tutaj, który jest wykonany z piórek w całości. Tutaj robią taki, i tu jest drugi jeszcze haftowany na jedwabie, robią taki, ja nie wiem jak to nazwać, chiński kącik, azjatycki kącik, o, tak to wygląda. Normalnie jak te drzwi są zamknięte, to tego kącika w ogóle nie widać, ale jak zamknie się drzwi, to wygląda bardzo uroczo. To jest takie naprawdę taki artystyczna aranżacja w stylu azjatyckim, powiedziałabym. No, tutaj są moje jakieś takie obrazki, no i głowa od piniaty to leży, bo będę coś z tego robić. Mam tu taką poduszkę gobelinową, piękną, zabytkową, na krzesełku. No i piękny dywan, ręcznie tkany. To jest najdroższa chyba rzecz, którą, za którą najwięcej w tym domu zapłaciłam. Przepiękny wschodni dywan w takich cudownych kolorach, bardzo gęsto tkany. Jest ogromny, nawet musiałam go tutaj przybić do ściany. Takie historie moje, widzicie? No i tutaj jest mój taki przy łóżku kącik, bo ja tutaj śpię z tej strony, bukiet i piękny talerz angielski z elfem. No i moje tutaj takie ręcznie tkane dywany, które służą za zagłówki, a ten jest po prostu dla ozdoby. On jest jedwabny. Przepiękny, przepięknie to wygląda według mnie. No i to jest cała sypialnia, widzicie? Mam takie nakastliki, tutaj obrazy rodzinne, rodzinnego malarza naszego. No i moje ukochane lustro, przy którym kiedyś na początku nagrywałam filmiki. Tak to wygląda, widzicie. I ta szafeczka też jest świetna, naprawdę. Właśnie ona jest ciekawie pomalowana, też w takich właśnie kolorach mojego pokoju, czyli turkus i róż. Jest cudowna po prostu. W ogóle bardzo, bardzo lubię swoją sypialnię. Jest taka... No jest ciekawa, to trzeba przyznać i no i się fajnie tu odpoczywa. Te kolory są takie przyjemne, nieinwazyjne, relaksowe moim zdaniem. Pralnia w ogóle, która jest pod schodami, zabudowane schody są i tutaj są takie rzeczy. Zrobiłam tutaj remanent trochę, ale nie będę Wam tutaj wchodzić, bo w tej chwili nie ma tam mega porządku. No i kochani, to jest przedpokój. O. Tutaj wchodzimy do salonu już i kuchni. Tutaj są schody na górę, a tutaj jest moja kuchnia, kredens, który mama kupiła. Tutaj jest recykling, pojemnik, taka skrzynia indyjska na plastiki. No i zabudowa jest kuchenna. To już Wam pokazywałam kiedyś, więc możecie sobie tam zajrzeć. Akurat się kawa, muszę wyłączyć kawę, bo się gotuje dość mocno. No, tak wygląda te mozaiki. To jest ręczna robota w Indiach. Bardzo mi się podobają. Piękne są, uważam. One są od nowości w tym domu jakby. Tutaj jest druga taka. Ręcznie malowane kafelki.
Bardzo mi się to też podoba. Lubię takie rzeczy ręcznie malowane. No i kto nie widział, to jeszcze jest. Tutaj jest jadalnia, jeszcze jakiś sprzęt. Mikser tu stoi. Było pracowane. Muzyczka robiona. Tak to wygląda. Stół po mojej babci, który skleiłam, to znaczy skleił go stolarz, ale leżał w dwóch częściach w piwnicy mojej babci, no i został odratowany. Ja tylko zmieniłam klamkę, bo chciałam mieć tutaj wszystko w takim podobnym stylu, a tutaj zobaczcie, jest lampa, którą kupiłam kiedyś w komisie meblowym, cudowna. Nie, prawdopodobnie to jest też jakaś Indonezja, Indie albo Afryka nawet. Taka ogromna lampa z grubym palem, pięknie rzeźbionym. O, tak to wygląda. I ten klosz malowałam tak specjalnie na taki złoty kolor, bo mi się nie podobał taki biały, nie pasował mi tu. Więc teraz jest złoty i zrobiłam w nim takie... Zakleiłam po prostu takie momenty, które... Dzięki którym został taki wzorek, według mnie pasujący do charakteru. No i co, kochani? O, nie ma już choinki. Jak widzicie, tu była choinka, gdzie ta lampa stoi. No i teraz zamiast choinki zostały same lampki. Teraz lampki zawiesiłam trochę na tym parawanie chińskim. Tak, żeby zostało trochę tego świątecznego nastroju. Tam jest taki piękny wazon od mojej przyjaciółki i lampki zostały po prostu tutaj. Taka aranżacja została zrobiona po świętach. Wygląda. No i co jeszcze? I to jest właśnie sam. Tu się tu ogląda telewizję. Goście jak przyjdą, to siedzimy sobie. Chiński taki haft na jedwabiu. Tak trochę jak w knajpce. Przytulnie jest. Stoliczki są indyjskie. Ręcznie też wykonywane w Indiach. Mają bardzo piękne takie kasety w środku pod szkłem. Właściwie takie same, tylko różnią się wielkością. No i poduszki dywanowe, takie prawdziwe wschodnie. Tam jest też barek, który kocham. Też to jest indyjska robota. Takie wielkie koła tam widać. O, tak to wygląda. Jeszcze tam szczątkowe dekoracje świąteczne zostały, jak widzicie. O, może tutaj coś włączę światła trochę, moje roślinki. O, będzie jaśniej. Jeszcze nie wszystkie dekoracje zostały zdjęte, jeszcze te girlandy zostawiam, żeby było tak ładnie. O, teraz jest dużo przyjemniej. No i szafa, taka stara polska szafa ze wsi, odnowiona. I w tej szafie trzymamy sprzęt. Telewizor, widzicie? Telewizor, płyty jakieś. W szufladzie są DVD, tu są jakieś komputery pochowane do tej półki na dole. Tak to wygląda. No. I lampki tutaj choinkowe wchodzą do takiej latarni, więc zostało trochę tej iluminacji świątecznej. No i w kominku się, jak widzicie, pali. Tu jest jeszcze taki chiński fotel z Allegro, który jest przepiękny i zamierzam go odnawiać w tym boku. Muszę tapicerkę mu zmienić, ale to jest, pokażę Wam, taki kubełkowy fotel z lat bodajże 60., który jest naprawdę śliczny. Zobaczcie, jakie ma detale. No i wygląda niesamowicie ciekawie według mnie. Bardzo fajny design ma ten fotel. Będzie odnowiony i chcę na niego dać taki fajny materiał w kolorach tutaj, który pasuje. To tyle na dziś, kochani. Zaraz przejdziemy do krótkiego losowania. Tymczasem już się z Wami żegnam i zapraszam Was na kolejne odcinki. Niedługo będę komentować dziwne trendy na nowy rok. Takie reakcje moje na nowe trendy i to na takie kontrowersyjne trendy, według mnie oczywiście. Także zapraszam Was już na kolejne filmiki. Niedługo też wybierzemy się do nowego lumpeksu. Także zasubskrybujcie i do zobaczenia. Cześć! Pozdrawiam. No i kochani, teraz wybiorę dwie osoby, które wygrają masełko Shea od Kika Pony oraz czarne mydło afrykańskie. Pierwsze losuje, widzicie tutaj, 28 osób. Pierwsze losuje masełko Shea. I kochani, od razu Wam powiem, że wydaje mi się, że patrząc na to, ile było subskrypcji na kanale Kika Pony i ile jest teraz, wydaje mi się, że któraś osoba, albo nawet dwie osoby
które się zgłosiły do tego rozdania, nie zasubskrybowały, więc jeżeli wiecie, że jeszcze nie kliknęliście subskrypcji Kikaboni, to wejdźcie tam i kliknijcie, obejrzyjcie sobie te filmiki, bo Kikaboni będzie potem weryfikować te osoby, czy one faktycznie są subskrybentami, więc kochani, bardzo Was proszę, zróbcie to, jeżeli się okaże, że tą osobę teraz wybiorę, a nie będzie miała subskrypcji, no to nie będę mogła wysłać tej nagrody tej osobie, więc będę musiała potem losować jeszcze raz. Także zróbcie to, jeśli jeszcze nie zrobiliście. Tymczasem wyciągam pierwszą osobę, która wygra, która dostanie masło Shea. Jestem bardzo ciekawa. I kto to jest? Zobaczcie. Pokazuję do kamery. Krystyna B. Także Krystyna wygrała. Krystyna otrzyma masło Shea. Dobrze. To już mamy. Teraz mydełko. Czarne mydło afrykańskie. I wyciągam osobę. Już mam tą osobę. Ciekawa jestem, kto to jest. No i nie wiem, czy niewyraźnie napisałam, ale zobaczcie, jest Judyta L. L. Duża litera L. To jest początek nazwiska lub ksywy. Wszystko to jest spisane z YouTube'a, więc zaraz to wszystko sprawdzę, czy to się zgadza, ale tak to wygląda tutaj, moi drodzy. Więc te dwie osoby wygrały. Krystyna oraz Judyta. Kochani, gratuluję zwycięzcom oczywiście. Pozostałe osoby zachęcam, żeby sobie zamówiły te produkty, bo są naprawdę fajne. No i pozdrawiam Was już serdecznie do następnego rozdania, które też już niedługo będzie na kanale. Cześć!